dzisiaj kolejny odcinek Pod Lupą. Seria Pod Lupą jest po to, żeby przybliżyć Wam bardziej daną markę, o co w niej chodzi, co ma za produkty i w ogóle po co to wszystko, i przetestować kilka kluczowych, zwykle polecanych przez Was produktów. Nie full face, tylko kilka, ale mocno, rzeczowo i konkretnie. Lecimy. Tym razem o marce Belle. Polskiej marce, która od ponad 30 lat jest znanym i lubianym producentem i dystrybutorem kosmetyków. Linii kosmetyków jest kilka i Wam zaraz o nich opowiem, bo to może wydawać się skomplikowane, ale tak naprawdę Belle mamy trzy. Trzy rodzaje Belle. Jedno Belle to Belle Secretale, czyli seria, która jest dostępna tylko w małych, prywatnych drogeriach i nie ma jej w sieciówkach. Druga seria, która nazywa się po prostu Belle i ona jest dostępna w Biedronce i są to kosmetyki super tanie i często zupełnie inne niż te z innych serii. Wydawane są też tam kolekcje limitowane co kilka miesięcy, tak żeby było świeżo i nowocześnie, bo ogólnie marka Belle widać, że bardzo idzie za trendami i jeśli jakieś produkty są modne albo jakieś kolory, to one dość szybko są wydawane i są na rynku, więc to jest naprawdę bardzo spoko. No i trzecia seria, troszkę droższa, czyli Belle Hypoallergenic. Hypoallergenic? No właśnie. Czy całkiem po angielsku, czy nie? Wiecie, o co chodzi na pewno. I to jest seria, która jest najbardziej znana, która jest dostępna i w Rossmanach, i w Hebe. Jest bardzo duża, bardzo obszerna i chyba jest największa z tych wszystkich tak naprawdę. Posiada najwięcej po prostu produktów. Seria Hypoallergenic powstała w 2014 roku i jest skierowana dla osób, które mają problemy z alergiami i jest, jak nazwa wskazuje, hypoalergiczna. Ale chciałam tutaj też zaznaczyć to, że ogólnie, żeby wprowadzić kosmetyk jakikolwiek kolorowy czy pielęgnacyjny na rynek, on musi podlegać testom dermatologicznym, więc tak tutaj puszczam oko do ludzi, do Was i tak dalej, no. Okej, okay, przejdźmy dalej. Kosmetyki właśnie z serii Hypoallergenic będę dzisiaj testować. Wybrałam je z pomocą Waszą i z pomocą cudownej pani w Rossmanie, która mi przepięknie pomogła. Długo zastanawiałam się, jaki podkład wybrać, dlatego że skusił mnie jeden taki, który był o takiej żelowej jakby formule. Taki fajny, nowoczesny wydawał się, ale dowiedziałam się, że on jest dosyć mało kryjący. A ja wolę coś bardziej kryjącego, coś bardziej matowego, dlatego mój wybór padł na podkład Lightning Makeup w kolorze 01, czyli light, najjaśniejszy. Zaraz obok niego znalazłam korektory, które mają w nazwie Cover, więc mnie bardzo kuszą. I są to Cover Eye and Skin Concealer. Wzięłam dwa najjaśniejsze, czyli w kolorze Fair i Light. Belle ma trochę cieni do powiek, ale szczerze mówiąc żadne nie wydawały mi się ciekawe. Wszystkie były w takich neutralnych, troszkę takich kolorach, gdzie nie da się za bardzo nic ciekawego wyczarować. Ale stwierdziłam, że to, co mogę na pewno przetestować, coś, co wydaje mi się bardzo ciekawe, to cień, który jest w nudowym kolorze i może być idealną bazą na powieki, a zarazem czymś, co wyrównuje jej kolor. A więc złapałam za Waterproof Matte Eyeshadow w kolorze 01. Idąc dalej za ciosem, brwi. Wybrałam set do brwi w kolorze 03. To jest najjaśniejszy set i te kolory też wydawały mi się całkiem przyjazne i dosyć neutralno-chłodne, czyli takie, które potencjalnie będą dobrze na brwiach wyglądać. Z ustami miałam mały dylemat i wybrałam trzy produkty, ale wiem, że dzisiaj przetestuję dwa. Będę pół dnia nosić jeden produkt i pół dnia drugi. Wzięłam dwie pomadki płynne, zobaczę, który kolor bardziej mi podpasuje i który użyję. Zdziwiłam się, bo potem patrząc na nie, w sumie one mają inne nazwy. Myślałam, że one różnią się od siebie tym, że ta jest z serii Marceliny Zawadzkiej, bo Marcelina też jest twarzą części produktów właśnie Belle, ale tak naprawdę one mają różną nazwę, bo ta nazywa się Matte Liquid Lipstick, a ta się nazywa Matte. Po prostu. Tak nazwali. To jest kolorek 03, a ta jest 04, czyli San Francisco. Ten z kolei ma właśnie nazwę San Francisco, a ten nie ma nazwy. Ma po prostu numerek. Jakoś tak niekonsekwentnie, ale opakowanie jest to samo, tylko inaczej zdobione. Nie wiem jak z formułą. To się jeszcze przekonamy. Pomadki płynne pomadkami płynnymi, ale to, co mnie najbardziej skusiło, to coś, co ma jedne z najlepszych recenzji, jeśli chodzi o produkty z Belle, i coś, co też bardzo mi poleciła gorąco pani w Rossmanie, której bardzo dziękuję za pomoc właśnie też przy wybieraniu tego wszystkiego, to powder lipstick, czyli pomadka, która jest w takiej grubej kredce, ma być matowa, super trwała, super komfortowa. Kolory były przepiękne, a tych pomadek w ogóle wszystkich, więc miałam trudność z wyborem, bo było tak dużo fajnych. A tutaj wybrałam klasyczną, po prostu taką chłodną czerwień 04. No i co?
malujemy i lecimy. To zaczynamy od podkładu. Nałożę go na dłoń. Jest taki bardziej gęsty. W ogóle przepiękne, lekko żółte kolory były tych podkładów. Bardzo dobrze wyglądały, prezentowały się, przynajmniej w sklepie. A ten najjaśniejszy jest naprawdę bardzo ładny i jasny. Zobaczymy, czy nie ściemnieje, nie? Co tam będzie mu się działo. Nakładam go po prostu zwykłym beauty blenderem i jak na razie zachowuje się jak normalny, zwykły kremowy podkład. Myślałam, że podkład pachnie, ale nie. To mój beauty blender pachnie. Podkład nie wydaje się, jakby miał jakikolwiek zapach. A może jeśli ma tak lekko, to jest po prostu naturalny zapach może tego produktu. Nie czuć, jakby był perfumowany, co jest dobrym znakiem, bo konserwanty, barwniki, ale i środki zapachowe są najczęściej substancjami, które uczulają właśnie. A tutaj właśnie tego nie chcemy. Pel właśnie tego nie chce, o to chodzi w tej serii, żeby wykluczyć jak najbardziej. Jeśli chodzi o krycie, to jest średnie. Ani mocne, ani duże. Podkład jest ciuteńkę za żółty dla mnie. Ale dam z tym radę, bo tutaj i tak jestem bardziej różowa niż normalnie, bo mnie słońce chciało mnie zabić, czyli w sensie opalić. Sprawdzę z bliska, jak to wygląda. Całkiem w porządku. Całkiem w porządku, tak jak to po prostu powinno wyglądać, krótko mówiąc. Dodaję troszeczkę jeszcze w te miejsca, gdzie jestem bardziej różowa, gdzie potrzebuję troszkę większego krycia. Czuję delikatne nawilżenie i lekkość. Nie ma lepkości ani ciężkości na skórze, więc spoko, bardzo spoko. To, na co tak bardzo czekam, to korektory, dlatego że mają super mocno kryć i mają ultra jasne, żółciutkie kolory, więc coś, co ma bardzo duży potencjał. I tak, jedyneczka, fair. Słuchajcie, o tak wygląda. I dwójeczka, light. Ten wygląda dużo bardziej naturalnie, ten jest dużo jaśniejszy. Ten ma neutralny kolor, jedyneczka, a dwójka jest cieplejsza, bardziej żółta. No i co? Krycie całkiem spoko. To nie jest taki ultra kryjący korektor, ale nie jestem jakoś zawiedziona siłą jego krycia. W porządeczku, wygląda to naprawdę bardzo dobrze. Okej, zajmujemy się teraz tą drugą połówką. Ona trochę bardziej przyschła. Przez to, że leżała jeszcze chwilę, ale widzę, że się nie wkleiła aż tak bardzo mocno w to miejsce, tak żeby było ciężko ją blendować. Niektóre korektory mają tą formułę zastygającą i potem już widać takie granice, jak go na za długo zostawimy, ale tutaj ten jest łatwy do pracy. Ale przez to, że jest łatwy do pracy, to się obawiam o jego trwałość i widoczność w załamaniach oka. Teraz wszystko nam prawdę pokażę. Specjalnie nie brałam pudru z Belle, dlatego że chcę zobaczyć, jak będą wyglądały te dwa produkty, podkład i puder, z moim pudrem, który jest przewidywalny, bo dopiero wtedy wiem, jaki naprawdę jest ten korektor i podkład. No dobra, no i co? Pudrujemy. Zobaczymy, bo przy pudrowaniu dużo rzeczy wychodzi. I co? I ładnie. I ładnie. Spoko. Naprawdę jest dobrze. Piękna, ładna, równa skóra. Fakt, że ten mój puder, którego używam, już wam mówię, który, to jest ten close-up z Nabli. On jest bardzo drobny i ładnie wyrównuje strukturę skóry, no ale jeśli podkład jest kiepski, to i tak to jakoś tam widać. I to wygląda naprawdę bardzo dobrze. Jestem na duże tak, na ten moment. Zobaczymy, jak się będzie długo trzymać, czy się nic tutaj nie zbierze. Ja zajmę się konturowaniem i wrócę na oczy, bo mam przecież bazę. No i jeśli chodzi o rozprowadzenie też produktów do twarzy, do konturowania, to wszystko było w porządku, więc nie przerywałam, mówię po prostu podsumowawczo. I co teraz? Baza pod cienie, czyli krem, cień w kremie tak naprawdę. O, ma taką dodatkową jeszcze osłonkę. O Jezu, długie paznokcie, nie? Czekajcie, wydłubię sobie w ten sposób. Jest taki bardzo kryjący, kremowy. Bardzo, bardzo. Więc powinien fajnie mi te wszystkie moje, zobaczcie, żyłki zakryć. Lubię nakładać bazę tuż przed położeniem cieni, dlatego że wtedy jest najbardziej lepka i najlepiej po prostu to cieniowanie wychodzi. I zaraz zobaczymy, ocenimy jej krycie
oczywiście na sam koniec dnia i trwałość, ale teraz jeszcze to, jak się do niej przyklejają cienie i na ile dobrze się blendują. Uch, z bliska. Nie wygląda aż tak dobrze, jakbym chciała. W sensie wydaje mi się, że jest strasznie gęsta i z tego powodu ona może się aplikować w takie nierówne plamki. Kiedy dokładam to, robi się tego po prostu jeszcze więcej, jest jeszcze bardziej krzywa. Tutaj w tym miejscu to widać. Ale możliwości krycia są super, bo to oko wygląda mega w porównaniu do tego. Jeśli chodzi o pracę z cieniami i cieniowanie tutaj, to wszystko bez zarzutu. Ani nie było jakiejś takiej strasznej lepkości typu ała, robię plamę od razu cieniem, ani nie było też żadnych problemów z utrzymaniem się i blendowaniem cieni. W porządeczku. I ta nierówna powierzchnia, którą utworzyła ta baza, ona też w ogóle zrobiła mi takie na palcach takie nierówne coś. To zostało to zakryte przez cienie i tego już nie widać, więc spoko, uratowane. Teraz set do brwi, bo jest niezłe zło. Mamy tutaj wosk, dwa cienie, czesadełko i pędzelek. Spróbuję najpierw tymi tutaj załączonymi rzeczami sobie poradzić, no i zobaczymy. Przeczesałam i teraz nabieram ten jaśniejszy cień. Ja nie lubię takich grubych pędzelków, on jest taki soczysty. Zobaczymy, jak sobie z nim poradzę, bo dla mnie one po prostu są bardzo nieprecyzyjne. Muszę spróbować na dłoni. Zobaczcie. Dobra, teraz ten drugi. Jest bardzo... Ten cień się nie chce... Nie chce się tu zatrzymywać. Widzicie? Muchuje. I tylko jest taki cień mały. Dobra, złapię jednak za ten ciemniejszy cień, bo chcę jednak tutaj, żeby te brwi były widoczne. I pracujemy nad tym. Okej. No dobra, wezmę jednak mój malutki płaski. Zobaczcie w ogóle, jaka jest różnica. Ten u góry to jest mój zwykły pędzel, po prostu płaski, ścięty, a ten na dole jest zestawu. Ten cieńszy pozwala po prostu na większą precyzję, której ja potrzebuję, rysując brwi od nowa. Ten cień jednak się jakoś ładnie tutaj mi ukazał, że tak powiem, pokazał. Więc kolorem wygląda to naprawdę spoko. Okej, teraz tutaj dokładnie muszę zaznaczyć dolną linię, bo lubię, żeby były... Lubię brwi mocno po prostu wyrysowane od dołu. I teraz tym jaśniejszym tutaj troszeczkę zewnętrzną granicę. I też tym jaśniejszym tutaj okolice nasady brwi. Okej, i przeczesuję teraz. Wyczesuję nadmiar produktu. Powiem wam, że to czesadełko jest całkiem spoko, tylko jest malutkie takie, w sensie jest takie maciupcie. Nie ma jak go złapać tutaj. No dobra, nie dam rady wyrysować mocno tutaj tej linii dolnej, aż tak, ze względu na to, że ten produkt nie ma takiej pigmentacji, więc ja nie mogę kreski takiej pociągnąć. On się osadza i widzicie, jest całkiem intensywny i ta brew jak na najjaśniejszy zestaw do brwi może być całkiem mocna, jak dałam właśnie tego cienia więcej, ale ja jestem bardziej ciekawa teraz, jak się spisze ten wosk. Najpierw zmacam go palcem. No, jak wosk. Zrobię taki myk, że nabiorę go na ten krzebyczek i teraz nim będę tutaj rozczesywać włoski i sprawdzę, czy się będą trzymać lepiej. Jak na razie się układają lepiej, ale delikatnie. To nie jest jakieś takie, nie ma takiego gigantycznego wrażenia tutaj, dużej różnicy. No i usta. Wybiorę jednak tą czerwień, czyli ten produkt numer jeden. Najpierw spróbuję na dłoń dla bezpieczeństwa. Bardzo ładnie, kremowo się rozprowadza. I jak od razu zasłoczowałam sobie tą czerwień w sklepie, to stwierdziłam, że muszę ją wybrać, bo jest cudowna i taka zimna i prawdziwa, taka prawdziwa, chłodna czerwień. Okej, w ogóle ciekawy sposób, bo ona nie ma ostrego... Ten produkt nie ma takiej ostrej krawędzi, jest taki okrąglutki. Przez co zastanawiam się teraz, jak precyzyjnie będę mogła nią pracować. Nie pozwala na taką precyzję, nie? Kurczę. Będę musiała kanterowką się wspomóc. Na bank. Kolor wydaje się piękny. Przyjemny jest ten delikatny zapach. I bardzo dobrze się aplikuje. Bardzo kremowa konsystencja. Bardzo pięknie przykleja się do warg, ale same
usta się do siebie nie kleją. Zaraz to jeszcze poprawię wszystko konturówką. Ale co? Widzimy się po kilku godzinach na jakimś podsumowaniu, nie? Dzień dobry, wieczorne podsumowanie. Jak widzicie, pomadka czerwona już prawie całkowicie zjedzona. Naturalnie po kilku godzinach, kilku posiłkach zachowywała się tak, jak od niej tego oczekiwałam. Czyli nie była tak trwała jak matowe pomadki, te płynie, które się wgryzają w usta, ale była na tyle trwała, że oprócz jedzenia no nic się zupełnie z nią nie działo. Oczywiście tam całując ona trochę schodziła, więc to tam zupełnie normalne. Porównałabym ją też jakością do pomadek w kredce z Golden Rose. Była bardzo podobna, jeśli lubicie takie produkty, to pewnie znacie jeden i drugi produkt. Kolor przepiękny, będę nosić. Ale wiem, że będę nosić bardziej będę używać jej jakby stacjonarnie, bo wiem, że potrzebuję do niej konturówki. Ale komfort noszenia naprawdę super. Ostatnio nosiłam same pomadki płynne i już zapomniałam, jak to jest miło ponosić taką zwykłą, dobrej jakości po prostu pomadkę matową, standardową. Także tak, także super. Jak najbardziej na plus. Podkład i korektor, słuchajcie, ogromny plus. Na mojej mieszanej skórze nie było żadnych problemów, słuchajcie, zobaczcie, nawet w okolicy nosa czy brody nic, żadnych problemów z trwałością po całym dniu, kiedy są upały i nie robiłam żadnych poprawek, nic a nic. Zwykle przy skrzydełkach nosa, przy niektórych podkładach świecę się niezbyt ładnie. Teraz to świecenie jest naprawdę delikatne i ja jestem z tego efektu bardzo zadowolona. Skóra jest gładka, fajna, nic nie czuję, nic się zupełnie nie dzieje. Korektor zdecydowanie ten jaśniejszy wolę, ale oba wyglądają naprawdę bardzo dobrze. I jedyne, co jest nietrwałe w moim makijażu, to słuchajcie, to kredka na dolnej powiece, która była w ogóle zupełnie innej marki. Zobaczcie, jak brzydko mi się tutaj zebrała. Dzisiaj też oczy, dzisiaj troszkę płakałam. Nie z żadnych ważnych powodów, po prostu miałam dzisiaj dzień wrażliwych oczu. Tak czasem moje oczy mają i sobie tak płaczą. To dzisiaj był ten dzień niestety. Jeśli chodzi o bazę na powieki, kocham i nienawidzę, bo z jednej strony ma przepiękny kolor, działała dobrze jako baza z cieniami, nic się nie ruszyło, rozprowadzały też się świetnie na niej, ale była w grudy i pracowałam z nią potem jeszcze w palcach i wiem, że ona będzie te grudy robić, że to nie był przypadek, więc nie. Nie, jestem na nie. Jeśli chodzi o set do brwi, to jest to nic nadzwyczajnego. Podrawałabym to sobie kompletnie, ani nie jest to bubel, ani nie jest to coś super. Jeśli chodzi o cienie do brwi, to z ekonomicznej półki dla mnie cały czas wygrywają test Golden Rose. A jutro dogrywam jeszcze test pomadki płynnej, matowej, zastygającej. Okej. Okay. Mam San Francisco z kolekcji Marceliny Zawadzkiej i to jest Matte Liquid Lipstick. I ten kolor jest przeboski. O, niech się dobrze nosi. Samo rozprowadzanie było bardzo miłe, była kremowa, lekko gęsta. Bardzo ładnie sunęła, łatwo było obrysować całe usta. Wargi się do siebie nie kleją, są suche. Ale są tak lekko tępe między sobą. O właśnie, no. Nosimy i sprawdzamy. Wracam z krótkim raportem po kilku minutach i jak zaschła, to już jest sucha. Już nie jest taka komfortowa na ustach, jak była świeżo nałożona. No dobra, nosimy, zobaczymy. A otóż ja świeżo po jedzeniu. I co? No normalnie w sumie jak na taką pomadkę płynną. Mam już na tyle duże doświadczenie, że łatwiej mi jest ją ocenić i ona jest dla mnie w kategorii spoko. Ten kolor jest dla mnie zachwycający, więc będę ją używać, ale nie zachwycam się nią na tyle, żeby kupić nowe kolory. Jednak tamta powder lipstick, taka wąziutka, okazała się nawet jeszcze ciekawsza tak naprawdę od niej. Także tak, to jest moja ocena końcowa. Piszcie mi koniecznie, które produkty z Belle kochacie, których nienawidzicie, czy macie doświadczenie któreś z tymi, które testowałam i wiecie co? Dawajcie propozycje dla kolejnego odcinku Pod Lupą, gdzie będziemy zgłębiać kolejną markę. Może tym razem coś droższego, bo ostatnie były właśnie ekonomiczne wersje. Dzięki, do zobaczenia, pa!